W dzisiejszym klubotygodniku o tym, czy czeka nas nowa zimna wojna. Analogie historyczne są bardzo kuszące. Nie tylko pozwalają za pomocą często spektakularnych wydarzeń z przeszłości opisać to, co czeka nas w przyszłości, ale też od razu przykuwają uwagę mediów jakimś takim celnym sformułowaniem, bo znowu barbarzyńcy zalewają Rzym, znowu wydarzyła się rewolucja przemysłowa albo znowu Hitler dochodzi do władzy w Niemczech. Stąd nie dziwne, że i zimna wojna musiała po raz kolejny powrócić. Ona zresztą wracała już kilkukrotnie w ciągu ostatnich dekad. Między innymi w latach 90. George Kennan, słynny z tego, że był jednym z ojców amerykańskiej polityki zimnowojennej wobec Związku Radzieckiego, mówił o tym, że zimna wojna powraca, ponieważ rozszerzyło się NATO. To również Polska wtedy dołączyła do Sojuszu Północnoatlantyckiego i to zdaniem Kennana miało wywołać nową zimną wojnę. Zimna wojna była też przywoływana w czasach rosyjskiej polityki imperialnej, po tym jak Rosja w 2008 zaatakowała Gruzję i zwłaszcza po Ukrainie w 2014 roku. Teraz Timothy Garton Ash ogłasza, że nadeszła nowa zimna wojna pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Na ile ta analogia historyczna jest trafna? Napięcia pomiędzy USA i Chinami narastają od dobrych kilku lat, czego najlepszym wyrazem jest trwająca pomiędzy tymi państwami de facto wojna handlowa, ale jeszcze na początku tego roku wszystko wyglądało o wiele lepiej. Chińczycy i Amerykanie podpisali Phase One Deal, czyli umowę będącą wstępem do dalszej, większej umowy mającej na nowo uregulować stosunki handlowe pomiędzy obydwoma państwami. Well, just in closing, that we're going to sign right now, but it just doesn't get any bigger than this, not only in terms of a deal, but really in terms of what it represents, keeping these two giant and powerful nations together in harmony. Is so important for the world, not only for us, for the whole world, and the world is watching today. So it's a great honor to be involved. It's a great honor, Mr. Vice Premier, to be with you. Thank you very much. A kilka dni później w Davos Donald Trump mówił o tym, że relacje pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi prawdopodobnie nigdy nie były lepsze. Wyznawał też miłość do Xi Jinpinga. It's never ever been better. My relationship with President Xi is an extraordinary one. He's for China, I'm for the US, but other than that, we love each other. Nawet na początku pandemii koronawirusa Donald Trump jeszcze bardzo pozytywnie mówił o Chinach i kierownictwie tego państwa, wskazując je jako modelowy przykład zarządzania w dobie mierzenia się z kryzysem. A potem wszystko zaczęło się psuć. Stany Zjednoczone okazały się krajem najbardziej dotkniętym koronawirusem na całym świecie. W tej chwili liczba wykrytych przypadków w Stanach zbliża się już do 4 milionów, liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 140 tysięcy i winą za ten stan rzeczy, przynajmniej w części, prezydent Donald Trump obarczył Chiny i sposób, w jaki chińskie państwo pozwoliłoby wirus wydostał się na zewnątrz i rozprzestrzenił po całym świecie. Trump mówił o chińskiej pladze, o wirusie, który z Chin rozlał się na cały świat. That's what it is. It's a plague and it should have never happened. China should have never let that happen. But China did allow it to happen. We had just signed a brand new trade deal and the ink wasn't even dry when this came over. Z drugiej strony Chiny nie pozostały dłużne, ponieważ szybko odczuły problemy wizerunkowe związane no właśnie z tym, jak w pierwszej fazie radziły sobie z wirusem na terytorium chińskim i jak ukrywały prawdę o tym nowym zagrożeniu przed resztą świata. Te koszty wizerunkowe Chińczycy postanowili złagodzić mocnym atakiem propagandowym, a w ramach tego ataku podkreślają właśnie to, jak źle Stany Zjednoczone radzą sobie z tym wirusem, a nawet posunęły się dalej do dezinformacji, pokazując czy naciskając na to, że to Amerykanie są odpowiedzialni za powstanie tego wirusa i za rozprzestrzenienie się go po świecie. Ale na wzajemnym obrzucaniu się oskarżeniami się nie skończyło. Chiny postanowiły wykorzystać moment pandemii, by rozwiązać kwestię Hongkongu. Najpierw dochodziło do zatrzymań aktywistów odpowiedzialnych za zeszłoroczne protesty, a później Pekin postanowił wprowadzić nowe prawo o bezpieczeństwie dla Hongkongu, które de facto oznaczało koniec autonomii tego regionu wewnątrz Chin. Stany Zjednoczone odpowiedziały sankcjami, a w połowie lipca sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił, że Stany Zjednoczone uznają za nieważne roszczenia chińskie
chińskie na Morzu Południowochińskim. Tym samym Amerykanie przypomnieli sobie o werdykcie Trybunału w Hadze sprzed 4 lat. Tę atmosferę konfrontacji z Chinami wyczuwa się również w toczącej się w Stanach Zjednoczonych kampanii wyborczej. Zarówno Trump, jak i Biden prześcigają się w deklarowaniu twardej postawy wobec Chin. Pojawiają się zarzuty, zwłaszcza Trumpa wobec Bidena, że jest miękki wobec Chin. Soft on China. To trochę brzmi jak zarzuty z czasów zimnej wojny, kiedy politycy zarzucali sobie wzajemnie słabość wobec komunizmu. Soft on communism. I w tej retoryce widać wyraźnie, że klimat zimnej wojny w relacjach między tymi dwoma państwami powraca. Zresztą zauważyło to wielu obserwatorów polityki międzynarodowej. Wystarczy wstukać w wyszukiwarkę frazę New Cold War i rezultatów będzie co najmniej kilkadziesiąt. A na ile to porównanie jest trafne? Znów mamy dwa rywalizujące ze sobą mocarstwa o różnym systemie politycznym i gospodarczym. Znów zapowiada się na wieloletni konflikt, a z racji na to, że obydwie strony posiadają arsenał nuklearny, najprawdopodobniej żadna ze stron nie będzie dążyć do gorącego konfliktu militarnego. Oczywiście, podobnie jak było w przypadku poprzedniej zimnej wojny, widmo takiej konfrontacji prawdopodobnie będzie towarzyszyło zmaganiom Chin i USA przez wiele lat. Ale to wszystko podobieństwa bardzo powierzchowne. Spójrzmy nieco głębiej. W okresie poprzedzającym wybuch zimnej wojny Stany Zjednoczone oraz Związek Radziecki bardzo blisko ze sobą współpracowały w ramach koalicji antyhitlerowskiej. Józef Stalin był wtedy dla Amerykanów Uncle Joe, amerykańskie media sławiły krzepę radzieckich żołnierzy, a hollywoodzkie filmy pokazywały wyidealizowany obraz sowieckiej rewolucji. O stalinowskich zbrodniach nie chciano w Stanach Zjednoczonych słyszeć, by to nie popsuło dobrej wojennej współpracy pomiędzy dwoma państwami. Dopiero pod koniec wojny ta iluzja dotycząca prawdziwego charakteru sowieckiego reżimu zaczęła się w Ameryce rozpadać. Amerykanie powoli zaczynali doceniać fakt, jak dużym zagrożeniem dla światowego ładu jest Związek Radziecki. Wyrazem końca tej iluzji był długi telegram, a później ważny artykuł The Sources of Soviet Conduct, wspomnianego już wcześniej George'a Kennana, w którym autor tłumaczył, na czym tak naprawdę polega natura sowieckiego imperium. Podobny moment prawdy można zaobserwować w relacjach amerykańsko-chińskich w ostatnich latach. Od czasu zaprojektowanego przez Kissingera otwarcia na Chiny, Stany Zjednoczone żyły w pewnej iluzji, że rozwój gospodarczy Chin w pewnym momencie wymusi zmiany polityczne w tym kraju, liberalizację i demokratyzację, a z drugiej strony włączenie Chin w światowy ład spowoduje, że Chińczycy staną się odpowiedzialnym udziałowcem tegoż ładu, responsible stakeholder. Niestety ta iluzja zaczęła się w ostatnim czasie kruszyć. Chiny wyraźnie zmierzają ku umocnieniu swojego autorytaryzmu, a sposób, w jaki wykorzystały stworzoną przez Amerykanów globalizację do umocnienia swojej pozycji, nielegalnych transferów technologii, spowodował, że trudno mieć również te drugie złudzenie. Dziś Chiny stają się dla Zachodu coraz większym wyzwaniem. Wyzwaniem nie tylko gospodarczym, ale również technologicznym. Niepokój, jaki w Amerykanach wzbudził fakt, że Związek Radziecki osiągnął najpierw własną bombę atomową, a później udało im się wysłać Sputnika w kosmos, można porównać do tego, jaki niepokój dzisiaj czuje świat zachodni, obserwując postępy Chin w zakresie big data, sztucznej inteligencji, czy głośnej ostatnio w mediach technologii 5G. Podobnie jak kiedyś wysłanie w kosmos Wajki, która wyprzedziła amerykańskich astronautów, mogło oznaczać, że Związek Radziecki wyprzedził Amerykanów na polu technologicznym, tak dzisiaj rozwój chińskiej sieci 5G może dowodzić, że na niektórych polach technologicznych Chińczycy zaczynają wyprzedzać Amerykanów. Zresztą temat 5G pokazuje jeszcze jedno podobieństwo pomiędzy współczesnością, a czasami wcześniejszej zimnej wojny. Tak jak kiedyś Amerykanie starali się nie dopuścić do rozlania się komunizmu na kolejne kraje, tak dzisiaj starają się powstrzymać chińskie 5G przed opanowaniem sieci telekomunikacyjnych w kolejnych państwach. Można więc mówić o swoistej doktrynie powstrzymywania 5G. Jednak w tropieniu tych analogii historycznych warto sobie zadać jedno fundamentalne pytanie. Czy ta zimna wojna, którą obserwujemy teraz, może podobnie jak ta poprzednia zakończyć się pokojowym upadkiem jednej ze stron? I czy możemy mieć pewność, że tym razem znowu
tą stroną, która upadnie, będzie ta, która maszeruje pod czerwonym sztandarem. Ciekawej analizy dostarcza tekst Minxina Pei z Foreign Affairs o możliwym przewrocie nadchodzącym w Chinach. Autor stawia tezę, że konsolidacja władzy w rękach jednostki Xi Jinpinga, chociaż ułatwia zarządzanie państwem i usprawnia narzucanie jego woli, to z drugiej strony zwiększa podatność systemu na błędy, ponieważ decyzje są konsultowane w małym gronie albo nie są konsultowane wcale i utrudnia wycofywanie się z tych błędów, ponieważ wycofanie się z jakiejś wcześniejszej polityki mogłoby podważyć autorytet lidera. W związku z tym autor przewiduje, że pozycja Xi Jinpinga może w Chinach słabnąć i nawet jeżeli nie dojdzie do obalenia tego przywódcy, to ze względu na niechęć w aparacie partyjnym w nim samym może narastać nieufność do otaczających go ludzi i w związku z tym może to prowadzić do jakiegoś rodzaju paranoi po stronie przywódcy i dalszych czystek wśród aparatu partyjnego, a więc wszystkiego, co w wydaniu Związku Radzieckiego kojarzy nam się z Józefem Stalinem. Takie są koszty polityki jednowładztwa. A okazji do popełnienia błędu może być w najbliższej przyszłości sporo. Autor tekstu spodziewa się wzrostu niezadowolenia społecznego w Chinach, ponieważ pandemia COVID-19 obnażyła słabości chińskiej władzy. Dodatkowo nadchodzące spowolnienie gospodarcze nałoży się na inne problemy Chin. Rosnące zadłużenie czy wyczerpanie chińskiego modelu wzrostu opartego o inwestycje. To spowoduje, że problemy gospodarcze odczują przeciętni Chińczycy i może to w ich oczach zachwiać legitymizacją partii do sprawowania władzy, ponieważ zakończy się ta obietnica dobrobytu i rosnącej konsumpcji dla wszystkich. Dodatkowym problemem mogą się okazać kredyty, których Chiny hojnie udzielały państwom rozwijającym się, by popchnąć do przodu swoją inicjatywę pasa i szlaku. Dziś wiele z tych państw przeżywa problemy gospodarcze i oczekuje od Chin wyciągnięcia pomocnej dłoni w postaci umorzenia części długów albo atrakcyjniejszych warunków spłaty. Może się więc okazać, że w najbliższej przyszłości te państwa okażą się dla Pekinu takim obciążeniem jak niewydolne gospodarczo państwa satelickie dla Związku Radzieckiego. Jeżeli tak się stanie, to nie tylko będzie ciągnęło w dół gospodarkę chińską, ale może też pogrzebać cały wielki chiński projekt geopolityczny, co na pewno nie poprawi wizerunku Xi Jinpinga. Zdaniem Minxina Pei te wszystkie okoliczności mogą sprawić, że w najbliższej przyszłości dojdzie do zmiany władzy w Chinach, a być może długofalowo również do pewnego rodzaju rewolucji politycznej. Z kolei końca chińskiego cudu gospodarczego spodziewają się autorzy książki Dlaczego narody przegrywają. Stawiają w niej tezę, że tym, co odpowiada za wzrost gospodarczy państw, jest ich struktura instytucjonalna. Upraszczając, chodzi o to, że żeby państwo się rozwijało, musi mieć typ instytucji włączających, a nie wyzyskujących. Takich, które pozwalają na dołączenie do elity nowym osobom, a nie tylko powodują, że obecna elita się bogaci. Takich, które dopuszczają twórczą destrukcję, czyli że w jednym miejscu stracimy, by zyskać w innym. Pozwalamy na automatyzację fabryk, bo spodziewamy się zysków w innym obszarze. Chiny do pewnego stopnia przekształciły swoją gospodarkę, budując instytucje włączające i to zresztą pozwoliło na ich dynamiczny wzrost w ostatnim czasie, ale z drugiej strony chińskie instytucje polityczne według tego podziału są zdecydowanie wyzyskujące, a więc bliższe Związkowi Radzieckiemu niż na przykład tym instytucjom, które zapewniły sukces Stanom Zjednoczonym czy Wielkiej Brytanii. Dlatego zdaniem autorów na dłuższą metę chiński wzrost musi się zatrzymać. Jednak choć historia lubi się powtarzać, to rzadko powtarza się idealnie tak samo. Różnic pomiędzy sytuacją sprzed kilkudziesięciu lat i obecną jest całkiem sporo. Scenariusz upadku Xi Jinpinga, który przedstawiłem wcześniej, może być równie dobrze kolejną iluzją, w którą Zachód chciałby wierzyć. Chiny gospodarczo gonią coraz bardziej Stany Zjednoczone, a biorąc pod uwagę niektóre wskaźniki, już je wyprzedziły. Dodatkowo liczenie na niezadowolenie chińskiego społeczeństwa również może okazać się złudne. Chiny dzisiaj wykorzystują big data, sztuczną inteligencję czy chociażby kamery monitorujące, by stworzyć system kontroli nad społeczeństwem, o którym dawne dyktatury mogłyby tylko pomarzyć. Współczesne Chiny są też powiązane gospodarczo ze światem zachodnim w sposób nie mający porównania z czasami zimnej wojny. I to warunkuje kolejną dużą różnicę, to znaczy dzisiaj właśnie ze względu na te powiązania dużo
trudniej byłoby sformułować dwa oddzielne bloki polityczne, nawzajem się zwalczające. Krótko mówiąc, wiele państw chce robić interesy zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Chinami. I z tego względu na przykład odpowiedzi na amerykańskie apele o wykluczenie chińskich podmiotów z budowy nowej sieci 5G spotykają się z tak różnymi odpowiedziami ze strony amerykańskich sojuszników. Relatywnie słabsza jest też dzisiaj Ameryka. Nie tylko ze względu na to, że przewaga technologiczna i gospodarcza nad Chinami jest dziś dużo mniejsza niż ta, którą Stany Zjednoczone miały nad Związkiem Radzieckim, ale też ze względu na wewnętrzne problemy Stanów Zjednoczonych. Dwie wyczerpujące wojny, kryzys gospodarczy, a ostatnio kryzys związany z pandemią, którego skala wciąż jest trudna do oszacowania, powoduje, że zasoby, które Amerykanie będą mogli na tę rywalizację przeznaczyć, są o wiele mniejsze. Z drugiej strony globalna pozycja Chin jest dziś słabsza niż ta, którą miał w czasach zimnej wojny blok komunistyczny. Chiny dopiero zaczynają budować swoje wpływy na całym świecie i nawet w swoim regionie muszą się mierzyć z sojusznikami Stanów Zjednoczonych, takimi jak Japonia, Korea, z państwami, które mogą być za niedługo już wręcz wrogie, jak Indie, z którymi niedawno miały konflikt graniczny, a później Indie zablokowały używanie części chińskich aplikacji u siebie, czy z innymi państwami, które nieufnie patrzą na wzrost potęgi Pekinu. Porównując je do ZSRR, Chiny nie posiadają też atutu ideologicznego wobec Zachodu. W początkach zimnej wojny Związek Radziecki mógł się cieszyć z tego, że komunizm był atrakcyjny dla części badaczy na zachodnich uniwersytetach, a partie komunistyczne odnosiły sukcesy w takich państwach jak Włochy czy Francja. To również wpływało na postrzeganie Związku Radzieckiego. Krótko mówiąc, część społeczeństw tych państw uważała, że winę ponoszą przede wszystkim przywódcy Zachodu, a z kolei usprawiedliwiała postępowanie Związku Radzieckiego. Na podobną taryfę ulgową Chiny liczyć nie mogą. Dzisiaj nikt na Zachodzie nie będzie się zachwycał chińskim traktowaniem praw człowieka czy standardów demokratycznych. Z kolei chińskie działania dezinformacyjne podejmowane na Zachodzie często wypadają wręcz groteskowo. Niedawno w Foreign Affairs pojawił się artykuł pod tytułem „Czy Tajwan jest następnym Hongkongiem?” I rzeczywiście to, jak rozwinie się kwestia Tajwanu, może warunkować przyszłe relacje amerykańsko-chińskie. Chińscy liderzy od dawna marzą o podporządkowaniu sobie Tajwanu, a wiele sygnałów wskazuje na to, że moment tego podporządkowania może się zbliżać. Co ważne, z deklaracji chińskich przywódców ostatnio zniknęły słowa zazwyczaj pojawiające się w tych deklaracjach o pokojowym włączeniu Tajwanu do Chin. To może oznaczać zbliżającą się interwencję chińską na Tajwanie, co zresztą pewnie spotkałoby się z pozytywnym odbiorem wewnątrz kraju, podnoszącym legitymizację samego Xi Jinpinga ze względu na rozbudzone przez tego przywódcę nacjonalistyczne nastroje w społeczeństwie chińskim. Wtedy Amerykanie musieliby podjąć decyzję, co zrobić dalej. Porzucenie Tajwanu mogłoby oznaczać koniec amerykańskich wpływów na Morzu Południowochińskim i bardzo niepokojącą informację dla amerykańskich sojuszników w regionie. Z drugiej strony próba powstrzymania Chin mogłaby się skończyć poważną konfrontacją. Mówiąc w języku poprzedniej zimnej wojny, byłoby to coś w rodzaju wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim o zachodnie Niemcy. Sprawa Tajwanu pokazuje więc dobitnie, że kiedy weźmiemy analogię historyczną zimnej wojny, to z łatwością możemy wyśledzić wiele podobieństw, ale jednocześnie powinniśmy się wystrzegać przerzucania automatycznie tego scenariusza z przeszłości na współczesność. Bo po prostu losy tej konfrontacji mogą potoczyć się zupełnie inaczej. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Odsyłam również do wcześniejszych klubotygodników. W jednym z nich opowiadałem o tym, dlaczego Chiny nie wygrają tej geopolitycznej rywalizacji dzięki COVID-19. Oczywiście zapraszam też do subskrybowania naszego kanału i już zachęcam do oglądania za tydzień klubotygodnika w wykonaniu Piotra Trudnowskiego. Będzie o pedofilii w polskim kościele. Naprawdę warto. You